mojego boku Rafał, który w telewizji jest już od lat. Powiedz mi, obserwując ten świat od środka, jak mógłbyś ocenić kondycję dzisiejszego dziennikarstwa? Myślę, że niespecjalnie zmienia się na przestrzeni tych ostatnich lat. Kiedyś dziennikarz to była oczywiście osoba, która była powszechnie szanowana. Z drugiej strony te realia, w jakich obracali się dziennikarze, w jakich mieli okazję pracować, były zupełnie inne. No, kiedyś po prostu było ich mniej, dziennikarzy było mniej, miejsc do pracy dla dziennikarzy też było mniej, więc jak ktoś już był dziennikarzem i wychodził, żeby mówić do ludzi, to był ktoś, którego się słuchało. Dzisiaj jest nas bardzo dużo, więc czasami tworzymy nie tylko tłum, ale z tego tłumu wychodzi też wielki jazgot, który powoduje, że nie każdy komunikat z naszych ust dociera do konkretnego odbiorcy, do właściwego odbiorcy. Ale to powoduje także, że trzeba sobie wyrobić w sobie coś, co będzie charakterystyczne, coś, co pozwoli nam wyróżniać się w tym dziennikarskim gronie i do odbiorcy trafać. Łatwiej może nie jest, ale na pewno jest to praca, która daje dużo przyjemności i satysfakcji. Czy łatwiej nie jest, wiesz? Nie jest. Polemizowałabyś? Polemizowałabym z tego względu, że kiedyś, żeby, nie wiem, stanąć przed kamerą albo występować w polskim radiu, trzeba było mieć kartę mikrofonową, zdać egzamin, mieć szereg doświadczenia za sobą. Tymczasem dzisiaj, na przykład na takich galach freak fightowych, każdy, kto weźmie mikrofon, nazywa się dziennikarzem. No masz rację, to prawda. Zresztą dzisiaj nie trzeba kończyć dziennikarstwa, nie trzeba mieć wspomnianej karty ekranowej, którą ja trzymam sobie zalaminowaną, jak jakiś cenny okaz z przeszłości. Dzisiaj każdy, kto jest na ulicy, może też być dziennikarzem. Włącza telefon komórkowy, filmuje, dogrywa ewentualnie jakiś swój off, czy też mini stand-upa i już uważa się za dziennikarza. Trzeba się z tym pogodzić. To nie jest tak, że ci dziennikarze, którzy odbierali staranne wykształcenie dziennikarskie, powinni się na tę rzeczywistość obrażać. Nie ma co się ze światem ścigać, bo i tak nie wygramy tego wyścigu. Warto się, nawet jeśli nie dopasować, to przynajmniej pogodzić z tym, jakie są reguły. A czasami ma to też dobre strony, takie, że łatwiej odkryć talenty, które być może kiedyś gdzieś tam nam ginęły, gdzieś tam nam niknęły, a teraz są tacy ludzie, którzy mają ewidentnie powołanie do dziennikarstwa. I czasami takie powołanie można odnaleźć, na przykład robiąc krótki film telefonem komórkowym i pach, my go oglądamy i już wiemy, że ten gość ma w sobie coś, a o to tak naprawdę w tym zawodzie chodzi. Zgadza się. Być może jesteś członkiem TikToka? Nie, tej społeczności nie akurat. Nie da się wszystkiego ogarnąć, wiesz. Wiem. Tych social mediów jest naprawdę bardzo dużo, ale TikTok jest takim fenomenem, jeżeli chodzi o coś, gdzie mogą się odnaleźć i młodzi, i starsi ludzie również. W takim razie będę zerkał. Mam jedna z moich córek, korzysta z TikToka, więc postaram się od czasu do czasu pobrać u niej lekcje. Niezłe jest też to, że widzisz, my dziennikarze z doświadczeniem i z wykształceniem wciąż możemy się czegoś uczyć. A nawet dobrze by było, żebyśmy się wciąż czegoś nowego uczyli. Nawet od naszych dzieci, które niejednokrotnie w tym świecie mediów społecznościowych poruszają się dużo sprawniej niż my. W takim razie warto zrobić sobie taką sztafetę pokoleń. My im coś, a one nam coś. Tak. Dokładnie. Na zasadzie wzajemności. Trzymam kciuki, żeby córka sprawdziła OKTV na TikToku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i żółwik. Dzięki wielkie, żółwik. Jeżeli podoba Wam się nasz kanał, dajcie suba. Okay.